Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Days Gone. Zostaw kciuka, suba, jak jesteś nowy na kanale, oczywiście z dzwoneczkiem, napisz też komentarz. No i zapraszam Cię po streamie na stream, po filmie oczywiście na streama o 15:30 mniej więcej na Twitchu będę odpalał, więc wbijaj oczywiście. Linkacz jest w opisie. Dobra, tam mamy kolejnego snajpera. Przerwaliśmy w ostatnim odcinku tutaj ogarnianie tego obozowiska. Okej. Widzę wroga! W sumie nie ma sensu trzymać tu Mika. Jasna! Ilu was tam jest? Wszystko jedno. I tak za mało. Wszyscy wycofaj się! Ktoś z naszych oberwał! Tak, już tylko jeden. Pytanie, gdzie ten ostatni? Się kitra. Żyjmy sobie, a nie, tam bandaża oczywiście jednego. Bo najprawdopodobniej zaraz jakiś zbierzemy. Dziękuję bardzo. Widziałem co. Oczyszczone. Kurde. Jak to jest być po drugiej stronie, tak? No. No, no, wyglądają na takich, co mieliby podziemny bunkier, nie? No mają, nawet już znalazłem go, tylko sobie najpierw przeszukamy wszystko tutaj dookoła. Pozbieramy. Tam snajperinio zginął. Więc też by się przydało tu wejść. Jedna rzecz mnie martwi. Że tam jest możliwe, że tam w środku, w tym tunelu, jest horda. Ale jesteśmy w obozowisku i jest jeden prosty sposób, dzięki któremu możemy tę hordę pokonać. Bez straty HP. Za dużej. I bez straty amunicji w sumie też. Teraz sobie to sprawdzimy. Nie wszyscy mają bandaże, ale kurde, jakbym potrzebował. A jak potrzebuję złomu, to tylko kurde mogę zebrać z samochodów, nie? Najgorzej. Wejdźmy najpierw do bunkra. Zapisze nam się gra przy okazji tam. Bo jeszcze nie zapisywałem między odcinkami, bo nie mogłem, bo byłem jakby w trakcie eksploracji. Więc po prostu wejdźmy do bunkra, zapiszmy grę, kryjmy mapę. I zobaczymy i będziemy decydować co dalej. A, na pewno muszę questa zrobić, nie? Tam jest questik, jeszcze miałem po drodze jak jechaliśmy. To akurat obozowisko się trafiło. Mapa, tak jest. No i dobra. Obóz wypadowy ukończony, Diamond Lake nam wzrosło. Jak stworzyć? Tak. Tak jest, to się bardzo przyda. Kiedy to strefy lęgowe i tak dalej, dobra. A, nie mogę? A, bo jestem za daleko. No jak jestem za daleko od łóżka, kurwa, tu jest łóżko. Byku. Za strasznie daleko jestem, dobra, zapisik, cyk. Punkcik umiejętności, tutaj. I co ja miałem tu dać? Zwiększa ilość mięsa pozyskiwaną ze zwierząt i zmniejsza opóźnienie regeneracji kondycji. To. Okej. Tu mamy tak, daje dodatkowy zastrzyk adrenaliny przy niskim poziomie zdrowia też i zwiększa ilość miejsca w ekwipunku na materiały używane do tworzenia pułapki przedmiotu. To teraz damy sobie w następnym. Naprawa motocykla nie będzie mi już potrzebna, a dalej zobaczymy. Bo tak naprawdę motocykl, czy ja mam jeszcze jeden punkt? A ja mam jeszcze jeden punkt. No to daję w to od razu. Bo ja mam jeszcze ten.
Mogę sobie naprawiać motocykl zawsze u mechanika, nie? A poza tym muszę w końcu skoczyć. O kurwa, mać, co tu się dzieje w ogóle? Muszę skoczyć tutaj, żeby ulepszyć sobie ten. Ulepszyć sobie nasz cały. Co to za quest w ogóle? Boję się odrobin. Aha, dobra, okej. Okay. Żeby ulepszyć sobie cały jakby. Cały jakby motocykl, nie? Tu jest punkt Niro, okej. Okay. Tu jest punkt Niro. I tu jest punkt Niro. Coś czuję, że tu gdzieś będzie horda i mnie się to nie podoba za bardzo. Ale dobra, najpierw wyjdźmy stąd. Zapisałem grę, więc w razie jakbym zginął, to nie ma tragedii. Tamten tunel mnie, kurde, tak... No ciekawi mnie, nie? O! Pokczampik. Patrzcie. 6 mołotowów, 6 bomb rurowych, granaty, tu mam po 5, ale to i tak nie zmienia faktu, że to akurat jest zajebista sprawa. A tu jest Niro. Kolejny nadajnik. Kolejny niektor Niro. Dobrze. Jeżeli wyleci na nas zaraz horda, to wbiegniemy sobie za ten, nie? Hej, masz jutro dyżur? Zapomniałem sprawdzić. A ty? Dowództwo wystawia mnie czwarty dzień z rzędu. Mogą to w ogóle? Wpisali ci to? No to chyba mogą. Mamy dużo do zrobienia, a czasu jest niewiele. Ta, ogarnę. No ale kurde, bez jaj. Mocno nas tam cisną. Widać nie dość. Dobra, nie ma tu hordy. O, nie mieliście czasu, żeby grać w warcaby w ogrzewanych bunkrach? Problemy pierwszego świata. Bo jakby horda wyleciała, to wystarczyłoby, żebym wszedł na to. A właśnie, jeszcze mogę wejść tam. Bo jak wejdę na drabinę na ten, to one po drabinie nie potrafią chodzić. I to jest bardzo dobra rzecz. Odkryłem to przy robieniu jednego z obozowisk właśnie, gdzie akurat wybiegło sporo zombiaków. W sumie nie wiem, czy to była horda wtedy, bo chyba mi nie wykryło żadnej hordy w grze. I nie skończyło mi jakoś jej, jak skasowałem ostatniego zombiaka. Ale to jest spoko sposób. Bo zombiaki wtedy gromadzą się pod tobą. Ty możesz sobie spokojnie rzucać mołotowem, bo ich jest tak dużo, że nie są w stanie jakby się zmieścić wszystkie pod tobą, więc trochę z nich musi być. Serio, nic tu nie ma? Tak po prostu wszedłem tu i tu nic nie ma. Czuję się oszukany przez tą grę teraz. I dzięki temu rzucałem mołotowy pod siebie, pod ten drewniany, który powinien się teoretycznie zapalić od mołotowów. Podeścik? Giną te zombiaki, a ty sobie możesz spokojnie stać na górze, nie? Ale serio, że tu nic nie było, to... latarkę wyłączę w sumie, bo jest dzień. No dobra, do motocykla wracajmy w takim razie. To się przyda. Tu jest coś jeszcze zaznaczone. Coś się z tego wytwarza, nie wiem, w sumie oprócz czy koktajli regeneracyjnych coś jeszcze. Ale no, zbieram to po prostu, jak mogę. Co tym chyba to daje expo jakiegoś, nie? Zebranie tego. Wilki. Podłączmy. W ogóle ja mam 13 ammo do tego? Trochę mnie martwią te strefy lęgowe, które tam są, tych zombiaków, bo będę musiał je wykończyć. A coś czuję, że gdzieś tam może być jednak jakaś horda.
Tłumik 31. To tłumiki mogłyby mieć trochę większą wytrzymałość. Albo żeby można było wziąć i sobie taki tłumik jeszcze wziąć do plecaka. Zebrać. No dobra, ale kombinujmy. Jest dzień, więc jest szansa, że horda jest schowana i wybiegnie dopiero jak nie będę się tego spodziewał. Gdzie ono jest? Jebane gniazdo. Masz! Łap! Dobra, no jedno z głowy. Bardziej mnie denerwuje to, że mi to gówno lata nad głową. Co to jest w ogóle? Strefa lęgowa, krzykaczy, gniazdo. Aha, i tu jest... Aha! Okej. Muszę być już blisko. Co, ja mogę to też podpalić? Tam jest kolejne gniazdo. Okej. Brakuje mi na molo. Czyli to też zalicza jakby do tych gniazd. Okej, dobra. Spoko. Gniazdo. Musi gdzieś tu być. No na dole. Smród gniazda. Pod mostem. Musi być gdzieś tutaj. Sprawdzę bagażnik, bo w bagażniku jest opcja, że będzie podpalanie. To też się przyda. Złom też wolę zebrać, bo nie wiadomo, czy zaraz nie będę potrzebował do naprawy czegoś. Okej. Dwa gniazda zniszczone za jednym zamachem, git. Naprawa. Gdzie jest kolejna? W tamtą stronę, okej. Pewnie mnie prowadzi tam, ale to zaraz będziemy tam jechać. Najpierw wrócę do motocykla. Jest sens się uleczyć? No jest, jeżeli mnie horda dojedzie, to zaraz będę miał problem. Nie mogę zrobić więcej molo. To jest taki mały problemik, który może się okazać nawet dużym problemikiem. Gdzie te menelskie ptaki mają to gniazdo tu? Yes. Nie wiem, czy to jest na górze, bo jak na to rzucę, to po prostu się wszystko spali, nie? Gdzie ono jest? Jebane gniazdo. Musi być gdzieś blisko. Da się przed nimi jakoś kurwa bronić? Czuję smród. Muszę być już blisko. Czyli to są jakby trzy naraz, ta? Następne gniazdo, do dzieła. No dobra, spaliło się. Czy ja słyszę... Helkę?
wszystko Jasno. Byłoby spoko. Musi gdzieś tu być. Tylko nie mam butelek. Tam jest kolejne. Czas na ognisko. Nie mam butelek. I nie mam jak tego podpalić. Szkoda. Ale cichelka. Dobra, no nie mam wyjścia, muszę jechać do questa. Może gdzieś przy questie znajdę. Chyba wrócę później, wypalę te gniazda. O kurwa, ta szmata tu jest. Dobra. Na pewno wrócisz później. Nie ma opcji, że tego nie zrobimy. No ale nie masz butelek na razie, żeby to odpalić. Dobra. Boję się trochę tam iść, nie? Okej, okay, maszyna bojówki. Musi być jej. Kurwa, nie mam tu mika. Ale jaja. Pułkowniku, melduje się kapral St. John. Jestem w miejscu, gdzie ostatnio widziano porucznik Norwood. Pozycja jest dość mocno ufortyfikowana. Czy na pewno mam zająć się tym sam? Po prostu to będzie rozkaz. Bez odbioru. Tak ja. Jest, sir. Ważne, że nie horda. Chłopie, masz latarkę odpaloną. Oni mają latarki podpalane i sobie nie zdają chyba sprawy z tego, że ich widać z kilometra, nie? Amatorszczyzna. Chłopie, ja se tu przeszukuję na lajcie twoich kumpli, a ty nawet mnie nie możesz trafić. Byku. Z czym do ludzi? Wyjdź z podniesionymi rękoma, albo też ci łeb upierdolę. Kurna, schylił się. Dziękuję, mówiłem, odsygałem. To, żeś nie ufał. Kurna, jak tu jest horda, to będzie lipa niezła. Podpalanie na molo. O, mam dwa molo. Dobra, git. Ja mam trzy, więc... O, i buteleczka jest kolejna. Pani porucznik, halo. Co to leży jeszcze? Puszka. Widzę cię. Dobra, trzymaj się. Już idę. Oj, amatorszczyzna, amatorszczyzna. Zatrudniona tutaj do roboty. Ewidentnie. Moment, tu ktoś jeszcze jest do przeszukania. Amo? Amo. Dobra. Tu jest jeszcze amunicja, cyk. Do karabinu. Witam panią w opałach. A, to nie...
Co kurwa? To jest dziecko jakieś. Co jest, kurno? Dobra, trzymaj się, idę. A nie, dobra. Co tam u ciebie, poruczniku? St. John. Straciłam już nadzieję. A, tak? Stary znajomy powiedział mi kiedyś, żeby nigdy nie tracić nadziei, bo inaczej możesz od razu dać sobie spokój. Będę o tym pamiętać, kiedy znowu napadnie mnie banda skuterów. Nic nie jest, słuchaj. Obóz jest czysty, a twoja maszyna wciąż stoi, no więc dasz radę wrócić sama, ha? Tak, poradzę sobie. Dzięki, St. John. Spoko, no to ruszaj. Idź. Okej. Okay. Nigdy nie trać nadziei. Kontynuujemy. Coś jeszcze było do zebrania. O, to, dobra. Okej, okay. To zebrałem stąd wszystko. Mogę stąd wyjść, tam dalej nic nie ma. Czy jestem w stanie jeszcze jakiś młotów zrobić? Nie jestem. Ale tak czy siak wrócę do tamtego miejsca, ponieważ mam 4 młotowy, więc bezproblemowo powinienem wyciągnąć. Znaczy, Boże, unicestwić te 2 gniazda. Z zombiakami, które tam zostały nam do zrobienia na tej strefie. I chyba skoczymy tutaj na ten teren badań Niro. Jeszcze sobie w tym odcinku. Żeby doładować sobie trochę czegoś. Nie wiem, czy nie zacząć od tamtego gniazda, bo tamten jest w samochodzie, więc jeżeli by się horda zdarzyła... Melduję się. To, no, kurde, nie było łatwe, ale udało się. Porucznik Norwood jest wolna. Dobra robota, kapralu. Już wysyłam patrol. Powiedziała, że sama sobie poradzi. To odezwę się później i sprawdzę, czy dotarła. Bez odbioru. Kolejne gniazdo. Trzeba je spalić. Co to kurwa tupało? A, tam jest niedźwiedź, dobra. Zastanawiam, co to kurwa tupnęło. Mówię, stary wszedł mi do pokoju, ale nie. Jesteście tam? Macie się zgłosić do mnie w sztabie przy najbliższej okazji. To jest. Tak jest, oczywiście, sir. Bez odbioru. Jeśli tam jest horda, to spierdalam stąd. Tam jest stary pijany. To jest ciekawe, bo zwykły zombiak go atakuje. Okej. To jest bardzo nawet ciekawe, bym powiedział. Kurwa, ile ja mam tych questów. Chciałbym to jeszcze odkryć, ale tu mam tego...
Kurde, ile mamy czasu? 5 minut. Dobra, jolo. Jadę szybko. Po Niro. Jeżeli mnie jakaś horda dopadnie, zapiszę sobie gierkę na szybkości, cyk. Na stopie. W razie czego, jakbyśmy padli, to zaczniemy w innym miejscu. Bo się robi noc. No, jest opcja, kurwa, że horda tu jest. Okej. Ciekawe, co tutaj jest. Tak, iniektor Niro. Nieważne. Ciekawe, czy jeszcze działa. Gituwa. Biorę to i spierdzielam. Daję w zdrowie jeszcze. Akurat miałem szczepić się przeciwko grypie. Większona wydajność. Już. Dobra. Musimy działać szybko. Na pewno śpi? Tak, na pewno. Dostał tyle ketaminy, że powaliłaby dinozaura. Notatka terenowa 2020. Badania okazu Ursusa. Panie pułkowniku, tylko sprawdzam to z poruszki Noru. Tak nazywają się urzędnicy. Właśnie przeczytałem jej zanotować miejsca. Twierdzi, że zlikwidowaliście cały obłok i w dalszym ciągu pojeździć. No, przecież nie mogłem zostawić jej samej. Szacowana waga. Bardzo dobrze. 400 kg. Kapitan Corey przedstawił was za około 20%. Zaczynam rozumieć, dlaczego? To nie jest miśka, kurwa. Już nie. Co tu jest? Polował na nie. Nie tutaj, w północnej Kalifornii. Powiedział mi kiedyś, ile ważył największy niedźwiedź, jakiego kiedykolwiek zabito. Pochwal się. Nowy krótszyk 72. Gniazda. 1000 funtów. Przepuścić te wszystkie stylę. Będzie bezpiecznie. Bo ta ciekawostka trafi do raportu. Zapewniam, że zanim ten przyjemniaczek skończy lutować, będzie jeszcze większy. Chodź. Zawijamy stąd. Zaraz się obudzi. Święte słowa. Dobra. Zakończymy sobie ten odcinek w tym miejscu. Ja sobie skoczę tutaj, do tego obozowiska. Żeby ulepszyć sobie motocykl, no i z tego miejsca gdzieś będziemy dalej kontynuować naszą przygodę, najprawdopodobniej tutaj i tutaj i tutaj, w tych trzech miejscach będziemy musieli coś tam porobić, ale nie w tym odcinku. No teraz to tyle, nie ma sensu was przetrzymywać, dzięki serdecznie za oglądanie, pamiętaj oczywiście, żeby zostawić kciuka, żeby zostawić suba, jak jesteś nowy na kanale, z dzwonkiem, no i zapraszam cię na streamy, które są na Twitchu, link do Twitcha jest w opisie, tak samo do Facebooka, Instagrama, Discorda, TikToka i mojego drugiego kanału YouTube'owego. Na dole w opisie znajdziesz linki. Trzymaj się, miłego popołudnia. Cześć.